Jakie Boże dzieło budzi w Twoim sercu wdzięczność? Pomyśl nad tym. To nie jest pytanie retoryczne, to jest pytanie, które chciałbym Ci zadać na samym początku. Jakie Boże dzieło teraz? Jak zamkniesz sobie oczy na chwilę, możesz tutaj zwrócić uwagę, jak ja to robię, zrobić tak samo. Jakie Boże dzieło budzi w Twoim sercu wdzięczność? Ja już wiem. Ktoś wie? Kto wie, ręka w górę. Oj, widzę, że nie wszyscy wiedzą jeszcze. To chwilę dajmy szansę jeszcze reszcie. Jakie Boże dzieło budzi w Twoim sercu wdzięczność? Teraz będzie ciężej. Jakie jeszcze dwa? Pomyślmy chwilę. Ja też już mam. Ale ja się przygotowałem do tego kazania. Pomyślcie chwilę. Wiecie, o co chodzi, czy mam powtórzyć? Wiecie, okej. Okay. Słuchajcie. Mamy dzisiaj święto dziękczynienia. I chciałbym dzisiaj mówić o czymś, co jest koniecznym warunkiem dziękczynienia. Chciałbym dzisiaj mówić o czymś, co jest koniecznym warunkiem dziękczynienia, ale również bym powiedział, w związku z tym, że dziękczynienie prowadzi do takiego życia w błogosławieństwie Bożym, chciałbym mówić o tym, co jest koniecznym warunkiem doświadczania w pełni tego Bożego błogosławieństwa, które mamy w Jezusie Chrystusie. Jak myślicie, co to jest? Widzę, że nie ma zbyt wielu propozycji. Powiem wam, podpowiem wam trochę. To jest pamięć. Kiedy poprosiłem was o to, żebyście sobie przypomnieli jakieś dzieło Boże w twoim sercu, które budzi wdzięczność, do czego się odwołałem? Do waszej pamięci. Do waszej pamięci. Do czegoś, co albo się wydarzyło w twoim życiu, albo co kiedyś szczególnie odczułeś, jako Boże szczególne dotknięcie. Jakiś moment, kiedy Bóg ci coś szczególnie uświadomił. Zwróćcie uwagę, że nie ma wdzięczności bez pamięci. Nie ma wdzięczności Bogu bez pamięci o tym, co uczynił w naszym życiu. I chciałbym nas dzisiaj zachęcić do tego, żebyś pamiętał bądź pamiętała, a nie zapominał bądź nie zapominała o Bogu. To jest moje główne przesłanie dla ciebie. Pamiętaj, a nie zapominaj o Bogu. Dlatego, że jeśli nie pamiętasz, to zapominasz. A jeśli zapominasz, to nie ma wdzięczności. A jeśli nie ma wdzięczności, to ostatecznie niestety duchowo umierasz. Wiem, że to jest takie mało dobre przesłanie, ta końcówka, ale muszę tę końcówkę dopowiedzieć, bo tak po prostu jest. Jeśli nie masz wdzięczności w sercu, to duchowo prowadzi cię to do śmierci. Otwórzmy 5 Mojżeszową, 8 rozdział. 5 Mojżeszowa, czyli powtórzonego prawa, 8 rozdział i będziemy czytać wersety od 1 do 20. 5 Mojżeszowa, 8 rozdział, od 1 do 20 wersetu. Strona 204, jeśli macie Biblię warszawską. 5 Mojżeszowa, 8 rozdział, od 1 do 20 wersetu. Starannie spełniajcie wszystkie przykazania, które ci dziś nadaję, abyście zachowali życie, rozmnożyli się, weszli do ziemi, którą poprzysiągł Pan waszym ojcom i wzięli ją w posiadanie. Zachowaj też w pamięci całą drogę, którą Pan Bóg twój prowadził cię przez 40 lat po pustyni, aby cię ukorzyć i doświadczyć, i aby poznać, co jest w twoim sercu, czy będziesz przestrzegał jego przykazań, czy nie. Upokarzał cię i morzył cię głodem, ale też karmił cię manną, której nie znałeś ani ty, ani nie znali twoi ojcowie, aby dać ci poznać,
że człowiek nie samym chlebem żyje, lecz że człowiek żyć będzie wszystkim, co wychodzi z ust Pana. Twoja odzież nie zniszczała na tobie, ani twoja noga nie nabrzmiała przez te 40 lat. Poznaj więc w swoim sercu, że jak człowiek ćwiczy swego syna, tak Pan Bóg twój ćwiczy ciebie. Będziesz więc przestrzegał przykazań Pana Boga twego, chodząc jego drogami i okazując mu zbożną cześć, gdyż Pan Bóg twój wprowadza cię do ziemi pięknej, do ziemi, gdzie bystre rzeki i źródła tryskają w dolinie i na górze, do ziemi pszenicy, jęczmienia, winnej latorośli, drzewa figowego, drzewa granatu, do ziemi drzewa oliwnego, oliwy i miodu, do ziemi, w której bez ograniczeń będziesz spożywał chleb i niczego ci nie będzie brakować, do ziemi, której kamienie są z żelaza i z której gór będziesz wydobywał miedź, gdzie będziesz jadł do syta i błogosławił Pana Boga twego za tę piękną ziemię, którą ci dał. Bacz, abyś nie zapomniał Pana, Boga twego, zaniedbując jego przykazania, prawa i ustawy, które ci dziś nadaje, aby gdy się najesz do syta, gdy pobudujesz sobie piękne domy, gdzie będziesz mieszkał i gdy twoje bydło i trzody rozmnożą się i gdy będziesz posiadał wiele srebra i złota i wszystkiego będziesz miał wiele, serce twoje nie stało się wyniosłe. Oraz abyś nie zapomniał Pana Boga twego, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli, który cię prowadził przez tę wielką i straszną pustynię, gdzie były węże jadowite i skorpiony, przez bezwodne pustkowie, gdzie wydobył dla ciebie wodę z krzemiennej skały, który na pustyni karmił cię manną, której nie znali twoi ojcowie, aby cię upokorzyć i aby cię doświadczyć, lecz w przyszłości obrócić ci to ku dobremu, abyś nie mówił w swoim sercu: moja moc i siła mojej ręki zdobyła mi to bogactwo. Pamiętaj, że to Pan, Bóg twój, daje ci siłę do zdobywania bogactwa, aby potwierdzić swoje przymierze, które poprzysiągł twoim ojcom, jak się to dziś okazuje. Ale jeżeli zapomnisz Pana, Boga twego i pójdziesz za innymi bogami, będziesz im służył i oddawał im pokłon, to oświadczam wam, że niechybnie zginiecie. Jak narody, które Pan wytraca przed wami, tak samo i wy zginiecie za to, że nie będziecie słuchać głosu Pana Boga waszego. Ten fragment, jeśli bym go mógł podsumować, uczy o sposobie na trwałość Bożego błogosławieństwa. O tym mówi wam pierwszy werset. Musicie wyjść, czy nie da rady? Mały. Szkoda trochę, ale niech wam. No tak jest czasami z małymi dziećmi. A więc ten fragment uczy o sposobie na trwałość Bożego błogosławieństwa. Co zrobić? Izrael wchodzi do ziemi obiecanej, doświadczy wiele Bożych błogosławieństw i Bóg mówi, jak mają przyjąć to, w jaki sposób mają się zachowywać, żeby tego nie stracić. Żeby tego nie stracić. Żeby przyjąwszy to wszystko, co Bóg im daje, być duchowo przygotowanym do tego, żeby się nie pogubić. I zwróćcie uwagę o takie, bym powiedział, dwie myśli, które gdzieś tutaj się łączą. Mianowicie, po pierwsze, pamięć o Bożym dziele jest konieczna do posłuszeństwa. Pamięć o Bożym dziele jest konieczna do posłuszeństwa. On mówi: zachowaj też w pamięci całą drogę. To jest drugi werset. Zachowaj w pamięci całą drogę. 11 werset. Bacz, abyś nie zapomniał Pana. I 19 werset. Przestroga. Ale jeśli zapomnisz Pana, to się to skończy dla ciebie bardzo, bardzo źle. Ja bym powiedział tak, że pamięć o łasce jest konieczna dla uświęcenia. Pamięć o łasce Bożej jest konieczna dla naszego uświęcenia. Albo jeszcze inaczej mówiąc, wiara w praktyce polega na tym, że pamiętasz o Bogu. Wiara w praktyce polega na tym, że pamiętasz o Bogu. A nie wiara w praktyce polega na tym, że o Bogu zapominasz. Tak to praktycznie jest. A więc kluczem pomyślności jest pamięć o Bogu. I wersety od 2 do 10 rozwijają tą myśl: zachowuj w pamięci całą drogę, którą Pan Bóg twój
prowadził ciebie. A wersety od 11 do końca są przestrogą, żebyśmy nie zapominali Pana. Żebyśmy nie zapominali Pana. A więc pamiętaj, a nie zapominaj o Panu. Pamiętaj, a nie zapominaj o Panu. Co to jest pamięć? Słuchajcie. Zastanawialiście się nad tym? Co to jest pamięć? Wszyscy używamy tego słowa. Przygotowując się do tego kazania, myślałem trochę nad tym, ale trochę was tutaj pomęczę. Jakieś propozycje są? Co to jest pamięć? To wam podpowiem w takim razie. Troska o obecność przeszłości w teraźniejszości. Pamięć to jest nasza troska o obecność tego, co było, w tym, co jest. Zgodzicie się? Co to znaczy, że pamiętam o czymś? Troszczę się o to, żeby coś, co było, było obecne tu i teraz. Zgodzicie się? Oczywiście możemy powiedzieć, że za tym stoi pewna zdolność, którą Bóg nam dał. Bo to jest pewna zdolność. To jest to, zresztą jest zdolność, która pochodzi od Boga. Bo Bóg zawsze pamięta, kim jest, a ponieważ jest wieczny, zawsze pamięta o wszystkim. Tak? Czyli jakby Bóg ma ciągle tak niezmienną pamięć o tym, kim jest. My żyjemy w czasie, to trochę inaczej działa w naszej sytuacji. My niestety zapominamy o tym, kim jesteśmy. Potrafimy zapomnieć, ale myślę, że w pewnym sensie to, że pamiętamy, jest szczególnym Bożym darem. Bo gdybyśmy nie pamiętali, słuchajcie, co by się wydarzyło, gdybyśmy nie pamiętali? Ja bym powiedział tak. Nie mielibyśmy kleju dla naszego istnienia. Gdybyśmy nie pamiętali, nie byłoby kleju dla naszego istnienia. Nie byłoby zachowanego ciągu przyczyny i skutku. Zwróćcie uwagę, jak wiele by się, gdybym zapominał, gdybym rano dzisiaj się obudził bez pamięci, co by się wydarzyło? Nie wiedziałbym nic, że trzeba umyć zęby, co to za kobieta obok leży, o co chodzi. Nic bym nie wiedział. Po prostu zwróćcie uwagę, jak pamięć jest strasznie ważna. Bylibyśmy w kompletnym chaosie, bylibyśmy w kompletnym bezładzie, gdyby nie pamięć. Pamięć sprawia, że istniejemy. Więcej, pamięć sprawia, że potrafimy dokonywać wielkich zadań rozłożonych nie tylko na, nie wiem, mycie zębów to jest jednorazowe zadanie, ale na przykład zrobienie firmy, założenie zboru, wychowanie dzieci, co to jest za zadanie? To jest zadanie rozciągnięte na wiele, wiele lat. Na wiele, wiele lat. Edukacja, słuchajcie, to jest też zadanie na wiele, wiele lat. Dzięki pamięci jesteśmy w stanie to robić. Gdyby pamięci nie było, to byśmy po prostu nie byli w stanie osiągać wielkich rzeczy. Bez pamięci nie jesteśmy w stanie osiągać wielkich rzeczy. Jest taki pastor, zresztą pastor, który mnie chrzcił, brat Adam Otręba, we Wrocławiu był pastorem. On w pewnym momencie stracił pamięć. Odwiedziłem go jakieś pół roku temu, byłem u niego i ciągle ma z pamięcią wielki problem. On wielu rzeczy nie pamięta, bardzo wielu rzeczy nie pamięta, ale co ciekawe jest, kiedy stracił pamięć, nie stracił pamięci Bożej. To jest strasznie budujące. On cały czas pamięta, kim jest, cały czas pamięta Pismo Święte, cały czas pamięta modlitwy, cały czas pamięta pieśni, cały czas pamięta Słowo Boże i pomimo tego, że on nie pamięta często, co robił pół godziny wcześniej, zawsze, kiedy się z nim rozmawia, jest to budujące i zachęcające, bo ta radość, która jest w nim, po prostu jest stabilna. Jest czymś, czego nie da rady jakby z jego pamięci usunąć. Jak ważna jest pamięć dla tego, kim jesteś. Gdybyś nie miał pamięci, nie byłbyś tym, kim jesteś. Czy nie byłabyś tym, kim jesteś? Przestajemy być kimś bez pamięci. Więcej. Pamiętam z podstawówki taki napis miałem. Nie wiem, czy wy też mieliście takie jakieś tablice w salach. Jeden taki, przepraszam, dwa pamiętam. Jeden to o słowackim gdzieś tam taki, ale to o tym nie powiem. Ale jeden taka myśl, która mi utkwiła w pamięci, brzmiała następująco. Ojczyzna to ziemia i groby. Narody tracąc pamięć, tracą życie. Powiem wam, że nie wiem, czemu mi to utkwiło w pamięci, ale to jest prawda. Narody tracąc pamięć, tracą życie. Wyobraźmy sobie nagle, że zapominamy, kim jesteśmy. Co się z nami dzieje?
Nie ma nic, nie ma tożsamości, nie ma jakiejś ciągłości, nie ma jakiejś wartości, nie ma tradycji, nie ma jakichś przekonań, nie ma nic. Po prostu nie ma nic. Bez pamięci nie ma nic. Więcej, bez pamięci kościoły przestają być kimś. Wczoraj mieliśmy specjalne uroczystości 500-lecia reformacji. Powiem wam, że to było strasznie budujące. Przypomnieć sobie o tym, skąd pochodzimy. I docenić to, że ktoś przed nami wierzył w taki sposób i dzięki temu my dzisiaj tej wiary się od tych przeszłych pokoleń mogliśmy nauczyć. Gdyby tych przeszłych pokoleń nie było, to by nas tu dzisiaj nie było. Nie mielibyśmy się skąd wziąć. Nie mielibyśmy się skąd wziąć. Dlatego szatan chce, abyś zapomniał o Bożym działaniu. Dlatego szatan chce, żebyś zapomniał. Żeby ci to się wypłukało z głowy. To wszystko, co Bóg zrobił. Wszystkie objawy Jego łaski. Wszystkie wspaniałe cuda, które mi ciebie doprowadził do tego momentu. Żebyś zapomniał. Skup się na dzisiejszym dniu. Skup się na tym, co tu i teraz. To jest obłuda, to jest kłamstwo, to jest złe. Skup się na Bogu. Skup się na Jego wierności. Skup się na Jego solidności. Pamiętaj o Bogu. Pamiętaj, co dla ciebie uczynił. Bo inaczej będziesz chaosem, będziesz bezładem. Będziesz niepołączonymi wydarzeniami, które nie mają żadnego sensu. Będziesz kręcić się w kółko. Bez pamięci o Bożym dziele w twoim życiu. A więc musimy pamiętać. Jak pamiętać? Wiedział, że w pewnym sensie pamiętanie jest wysiłkiem umysłu, ale temu umysłowi możemy w pamiętaniu pomóc przez bardzo praktyczne kroki. Ja bym powiedział o kilku. Przez święta, przez jubileusze i przez pewne pamiątki. Przez święta, przez jubileusze i pamiątki. Co Pan Jezus zrobił, żebyśmy o Nim pamiętali? Nakazał na Wieczerzę Pańską? To czyńcie na moją pamiątkę. Mamy coś robić? Mamy sobie przypominać? Mamy sobie przypominać. Po to to jest, żebyśmy pamiętali. Jak kaznodzieja nawet zapomni o Jezusie, to Wieczerza Pańska zborowi o Jezusie przypomni, tak? Przypomni o tym, co jest sednem, co jest najważniejsze, co jest szczególne. Dlatego tak ważna jest Wieczerza Pańska. Ona nam przypomina, unaocznia przez ten chleb i to wino, które są znakiem ciała złożonego za nas i krwi za nas przelanej, o co chodzi w chrześcijaństwie. Tak to Bóg zaplanował i to jest dobre. To jest dobre. To jest, aby nasza pamięć była stymulowana, żebyśmy nie zapomnieli, kim jesteśmy, skąd się wzięliśmy i dlaczego jesteśmy tym, kim jesteśmy. Ale zachęcam was również do pamiątek. Pamiątek ważnych, cennych wydarzeń w twoim życiu. Czy masz takie pamiątki? Powiem wam, w grudniu moja mama zmarła. Ostatniego grudnia, to już prawie rok minął. Mama mieszkała w Anglii, w jakimś takim miasteczku, gdzieś tam w Colchester. Pamiętam, jak pojechałem do mamy, kiedy mama powiedziała, że jest chora. Pojechałem ze szwagrem. Myślałem, że nie jest tak strasznie. Pojechałem, okazało się, że jest bardzo niedobrze. Dzięki łasce Bożej udało nam się mamę sprowadzić do Polski i tydzień po sprowadzeniu do Polski zmarła. Cieszę się, że w Polsce to było, a nie gdzieś tam bez bliskich, bez nikogo. Natomiast pamiętam, jak wyjeżdżałem z mamą z tego mieszkania, jej takiego małego pokoiku, gdzieś tam wynajmowanego w mikroskopijnym mieszkanku. Pamiętam takie poczucie, że tam są cenne rzeczy, które chciałbym przywieźć do Polski. Tam były mamy obrazy, mama całe życie malowała. Tam było kilka mamy mebli. I pomyślałem sobie, no tak, jestem tak zarobiony, a będę musiał tu jeszcze raz przyjechać, jeśli chcę te wszystkie rzeczy ocalić od zapomnienia. I tak się wydarzyło, słuchajcie. Bardzo dziękuję mojej żonie, że mi pomogła, bo ja to takich rzeczy jak załatwianie jakichś aut, które mają przewozić, to nie jestem za dobry w tym. Ale powiem wam, strasznie mi się nie chciało. Pamiętam, jak mi się nie chciało, pamiętam, jak musiałem kombinować, żeby gdzieś tam znaleźć ten tydzień na to, żeby wyjechać. Musiałem polecieć, musiałem załadować, musiałem wrócić, ale powiem wam, że dzisiaj, kiedy przyjdziecie kiedyś do mnie, do mojego domu, jestem dumny z tego, jestem wdzięczny Bogu za to, że ten wysiłek pamięci o mojej mamie podjąłem. Że wiszą jej obrazy u mnie
w domu, w różnych miejscach, że mi o niej przypominają, że mam kilka sprzętów po niej, kilka mebli, które mi o nich przypominają. Więcej, że mam taką nadzieję głęboką i tak patrząc na moje dzieci, myślę, że tak jest, bo dbają o pamięć, że te obrazki, że te grafiki będą nam po prostu towarzyszyć, naszej rodzinie, jako ciągła pamiątka po mojej mamie, której już dzisiaj wśród nas nie ma. Pamięć wymaga wysiłku. Pamięć wymaga wysiłku. O czym pamiętasz? Co wisi na twoich ścianach? Czy jakiś badziewie z Ikei? Nie mam nic do Ikei. Czy zdjęcie twoich bliskich? Twojej rodziny? Czy jakaś pamiątka o jakimś szczególnym wydarzeniu? Powiem wam, mam u siebie, zapraszam was kiedyś, pokażę wam. Mam obrazy z każdego zboru, w którym byłem. Dla was to są takie zwykłe obrazy, ale jeden obraz takiego zielonego lasu to jest obraz jeszcze z Torunia. To jest moja pamiątka z Torunia, z czasów, kiedy byłem pastorem w Toruniu. Mam dwa inne obrazy gdzieś tam takich drzewek, które są z czasów sopockich. Od razu patrzę na te obrazy i różne mi się przypominają wydarzenia. Różne wydarzenia związane z tym czasem, kiedy służyłem w tych zborach. Mam kilka różnych fajnych pamiątek po różnych wyjazdach, gdzie kogoś poznałem. Chciałbym was do tego zachęcić. Chciałbym was zachęcić do tego, żebyście pamiętali. Pamiętanie jest wysiłkiem. Pamiętanie jest inwestycją w pamięć. Inwestycją bardzo potrzebną. Żebyśmy pamiętali. Żebyśmy nie zapomnieli o tym, co Bóg uczynił w naszym życiu. Co świętujesz? O czym mówią twoje pamiątki? Co to jest zapomnienie, o którym mówi 11 werset? Bacz, abyś nie zapomniał Pana. Ja powiedział, że zapomnienie to odmówienie prawa przeszłości do kształtowania teraźniejszości. Zapomnienie, ono czasami jest bezwiedne, bo łatwo o czymś zapomnieć. Jest tak, mnóstwo jest taki natłok myśli, taki natłok różnych zadań, że łatwo nam o czymś zapomnieć. Ale czasami nie możemy o czymś zapomnieć, czasami trudno jest nam o czymś zapomnieć. Wtedy odmawiamy, omijamy tą myśl, nie chcemy jej wywoływać. I powiem tak, czasami zapomnienie jest błogosławieństwem. Czasami zapomnienie jest błogosławieństwem. Na przykład wtedy, kiedy apostoł Paweł w liście do Filipian, w trzecim rozdziale, dzisiaj tutaj czwarty był cytowany, ale w trzecim rozdziale apostoł Paweł mówi, zapominając o tym, co za mną, zdążam do tego, co przede mną, do nagrody w Chrystusie Jezusie, do której zostałem powołany. On o pewnych rzeczach na szczęście ze swojego życia może zapomnieć. Ale nie zapomina o Bogu. Zapomina o tym, co złe, zapomina o tym, o czym dzięki Bogu może zapomnieć. Dlatego, że zostało to zakryte krwią Chrystusa, przebaczone, odkupione i może patrzeć w przód. A więc zapomnienie, ja mówię tak, zapominanie o Bogu to przekleństwo. Nie wszelkie zapominanie, ale zapominanie o Bogu to przekleństwo. Co daje pamiętanie o Bogu? Popatrzmy pokrótce na te wersety od 2 do 10. Po pierwsze, pamiętanie o Bogu uczy nas zależności od Boga. Trzeci werset mówi, upokarzał cię, morzył cię głodem, ale też karmił manną, aby dać ci poznać, że człowiek nie samym chlebem żyje. Aby dać ci poznać, że człowiek nie samym chlebem żyje. Pamiętanie o Bogu przypomina, że jego wierność nie ginie w chwilach próby. Doświadczał cię, ale był przy tobie, mówi Mojżesz. Życie to coś więcej niż tylko błogosławieństwo. Czy o tym pamiętasz? Czy pamiętasz o tym, że życie jest czymś więcej niż tylko te fajne, dobre chwile, do których tak łatwo nam się przyzwyczaić? Nasz Pan o tym pamiętał i dlatego przyszedł kuszenie. Te słowa, które tu są powiedziane w trzecim wersecie, aby dać ci poznać, iż człowiek nie samym chlebem żyje, do tych właśnie słów Pan Jezus odniósł się w kuszeniu. Kiedy duch go wyciągnął na pustynię, kiedy szatan mu mówi, słuchaj, głodujesz. Spraw, żeby te kamienie stały się chlebem. I w tym momencie Pan Jezus mówi, nie o to chodzi. Jeśli jest to czas próby, to co? Ja to przejdę. Nie samym chlebem żyje człowiek. Nie chodzi o to, żeby było wygodnie, wbrew pozorom. Może was trochę tutaj zaskoczę. Nie chodzi o to, żeby było wygodnie,
chodzi o to, żeby w Boży sposób przejść ten czas, który Bóg nam daje. Chodzi o to, żeby w Boży sposób przejść Boży czas, ten czas, który Bóg nam daje. Czasami nam się wydaje, musi być wygodnie, no bo przecież Bóg chce dla nas dobra. No nieprawda. Gdyby tak było, to wszyscy chrześcijanie się powinni, nie wiem, sprawdzić najnowsze wydarzenia, gdzie jest najbezpieczniejszy, najbardziej luksusowy kraj na świecie i co zrobić? Przenieść się tam maksymalnie prędko, tak? No tak powinno być, gdyby to była prawda, ale to nie jest prawda. To nie jest prawda. Bóg nam daje różne zadania i te różne zadania wiążą się z byciem w różnych miejscach, z doświadczaniem różnych rzeczy i wcale nie chodzi o to, żeby zawsze to, co tu jest przez ten chleb przedstawione, czyli błogosławieństwo pewnych dóbr i darów nam towarzyszyło. A więc życie to jest coś więcej niż tylko chleb. Życie to jest coś więcej niż tylko chleb, niż Boże dary, chociaż Boże dary są dobre. Czy o tym pamiętasz? Jeśli o tym nie pamiętasz, to jak przyjdzie szatan ze swoją propozycją chleba, to ją przyjmiesz. To ją po prostu wtedy przyjmiesz. Nie żyjmy dla chleba, ale żyjmy dla Boga. Pamięć o Bogu, pamięć o trudnych chwilach w twoim życiu, kiedy Bóg cię przeprowadził, uzbroi cię do tego, przygotuje cię do tego, żeby umieć rozpoznać, kiedy to jest chleb od Boga, a kiedy to jest kuszenie i kiedy szatan chce ciebie zwieść, żeby po prostu ci było wygodnie, niezależnie od tego, co Bóg ma na ten temat do powiedzenia. Kiedy zapominamy o Bożej obecności w trudach, w znoju, w próbach, gubimy się, tracimy duchową orientację, przestajemy rozumieć świat, żyjemy, aby korzystać, a nie po to, aby Panu Bogu służyć. A więc nie zapominajmy o Bogu, abyśmy pamiętali, o co chodzi w naszym życiu. Ja bym powiedział tak, takim najprostszym sposobem na to, by pamiętać Boga, o Bogu niezależnie od wszystkiego, to jest poranna modlitwa. O co robi poranna modlitwa? Poranna modlitwa nam przypomina, że nie samym chlebem żyje człowiek. Poranna modlitwa nam przypomina, że nie samym chlebem żyje człowiek, że żyjemy dzięki Bożej łasce, że cokolwiek będzie nam dane przeżyć przez ten dzień, Bóg jest przy nas, że polegamy na Nim, niezależnie od tego, co się wydarzy. Jeśli się rano nie modlisz, i to przez jakiś długi czas, to zaczniesz uważać ten poranny chleb za coś oczywistego. I się rozczarujesz prędzej czy później. I zabraknie ci sił do tej próby, przed którą Bóg cię postawi. Po drugie, bez pamięci nie jesteśmy przygotowani na próby. Werset 5 o tym mówi. Poznaj w swoim sercu, że jak człowiek ćwiczy swego syna, tak Pan Bóg twój ćwiczy ciebie. Job jest taką postacią. Nie wiem, czy pamiętacie, jak Bóg go wypróbował. Nie było mu sympatycznie, nie było mu dobrze. Jaką dostał radę od żony? Broń Boże, nie mówię, że żony wszystkie takie są. Czasami to bywa na odwrót. Ale jaką mu żona dała radę w 2:9? Rzekła do niego żona, czy jeszcze trwasz swojej pobożności? Złorzecz Bogu i umrzyj. To jest rada jego żony. Mówi, to jest bez sensu, co ty robisz, Jobie. To jest bez sensu. Ty ciągle przed nim trwasz? Popatrz, co się dzieje. Popatrz, co się wydarzyło. A Job właśnie nie chciał patrzeć na to, co się wydarzyło. Dlatego, że ma pamięć o tym, kim jest Bóg. I mówi jej tak. Mówisz, jak mówią kobiety nierozumne. Dobre przyjmujemy od Boga. Czy nie mielibyśmy przyjmować i złego? W tym wszystkim nie zgrzeszył Job swoimi usty. Bóg nam czasem daje przejść przez próby, tak jak tu jest powiedziane. Poznaj, że jak człowiek ćwiczy swego syna, tak Pan Bóg twój ćwiczy ciebie. Jeśli nie pamiętasz o Bogu, jeśli nie pamiętasz o Bożej wierności, w tych próbach nie będziesz mieć sił. I w końcu werset 6. Pamięć o Bogu daje nam mądrość, siłę czy przekonanie, aby zachować wierność Bogu, posłuszeństwo również w chwilach sukcesów. A te właśnie chwile są szczególnie trudne do tego, aby Bogu oddać chwałę. Te chwile są szczególnie trudne. 7, 8, 9 mówi tych wszystkich wspaniałych błogosławieństwach, które Izrael chodził po pustyni, było niedobrze, było
biednie i nagle wchodzi za darmo, nic nie robił, wchodzi nagle za darmo do tej wspaniałej ziemi, gdzie są już przygotowane winnice, gdzie są już przygotowane domy, gdzie są już przygotowane oliwki, gdzie już jest wszystko przygotowane. Dostaje to wszystko od Boga i w tym momencie, kiedy dostaje, jak myślicie, co się w ich sercu pojawiło? Wielka wdzięczność. Ale po 10 latach, po 20 latach, po 100 latach, czy ta wdzięczność ciągle była? 17 werset. Abyś nie mówił w swoim sercu, moja moc i siła mojej ręki zdobyła mi to bogactwo. Jest bardzo, bardzo trudno w chwilach sukcesu pamiętać o Bogu. W Księdze Objawienia, 3 rozdział, mamy taki zbór. Zbór, któremu Bóg pobłogosławił. Ale zobaczcie, co mówi do niego Bóg. Księga Objawienia, 3 rozdział, 17 werset. Zbór w Laodycei. Co mówi ten zbór? Mówi tak. Bogaty jestem i wzbogaciłem się. I niczego nie potrzebuję. To mówi ten zbór. Czy miał swoją kaplicę, jak myślicie? Pewnie miał. Czy miał pieniądze? Pewnie miał. Czy miał fajnego kaznodzieję? Pewnie miał. Czy czuł się zadowolony? Pewnie się czuł, bo inaczej by tak nie mówił. Ale co mówi Jezus do nich? Nie wiesz, żeś pożałowania godzien nędzarz i biedak, ślepy i goły. Nie wiesz, żeś pożałowania godzien nędzarz, biedak, ślepy i goły. I w 20 wersecie do tego zboru mówi te słowa, które my tak czasami zupełnie z kontekstu wyrywamy w czasie ewangelizacji. Mówi, oto stoję u drzwi i kołaczę. Gdzie stoi Jezus? Poza drzwiami tego zboru. Jego już tam nie ma. Już im jest tak wygodnie, już im jest tak fajnie, już jest im tak przyjemnie ze sobą, że nawet nie zauważyli, że Jezusa nie ma pośród nich. Byli tak zrelaksowani. Tak im było sympatycznie. I Pan Jezus musi mu powiedzieć, oto stoję u drzwi, ja ciągle stoję u drzwi. Ciągle z was nie zrezygnowałem. Ciągle pukam do was, drogi zboże w Laodycei. Ale musicie usłyszeć mój głos, musicie otworzyć drzwi i wtedy wstąpię do was i będę z wami wieczerzać. Jak ważna jest pamięć o Bogu. Żeby w takich chwilach, chwilach sukcesu, nie ogłupieć, nie dać się zwariować i pamiętać o tym, że ciągle jesteśmy zdani na Bożą łaskę, że ciągle jesteśmy od Niego zależni, że nie jesteśmy samowystarczalni, ale że jesteśmy w Jego ręce. Pamiętaj. Jeśli nie pamiętasz, to zapominasz. Popatrzmy jeszcze, co sprawia zapomnienie. Tak pokrótce od tego 11 do 20 wersetu. Po pierwsze, 11 werset mówi, że zaniedbujemy obowiązki względem Boga. Kiedy zapominamy o Bogu, co się dzieje? Zapominamy, zaniedbujemy obowiązki względem Niego. Robimy na odwal, byle jak, odpuszczamy sobie. A jak robimy na odwal i byle jak i odpuszczamy sobie, to bardzo łatwo z tego dojść do wniosku, to mi nic nie daje. To jest bez sensu. No i to chyba taka pusta religijność. I odpuszczamy sobie coraz bardziej. Coraz mniej tego inwestowania w Boże Królestwo. Coraz mniej tego przypominania sobie o Bogu. Coraz tego wszystkiego mniej. I w pewnym momencie, oby tak nie było, ale tak się może zdarzyć, w pewnym momencie zapominam, kiedy ja ostatnio byłem w zborze. Miesiąc temu, jak przeczytałem Biblię, to miałem fajny czas, taki nawet fajny. Może w przyszłym tygodniu też to zrobię. I w pewnym momencie, znacie zasadę żaby? Nie znacie? Znacie zasadę żaby? Jakby żaba wskoczyła, czy żaba wskoczy sama do wrzątku? Nie wskoczy, ale jak się wrzuci żabę do zwykłej wody i postawi na gazie, to ją ugotujemy. I czasami tak samo jest z nami. Wiecie co? Mało znam ludzi, którzy wychodzą czy odchodzą od Boga z trzaskaniem drzwi w zborze. Naprawdę mało jest takich ludzi. Nie znam chyba takiego człowieka. Ale znam mnóstwo ludzi, którzy po cichutku odchodzą od Boga. Po cichutku. Tak po cichutku. Raz ich nie ma, drugi raz ich nie ma, piąty raz ich nie ma, dziesiąty raz ich nie ma. Zapominają o Bogu.
I tyle. Znaczy, no nie tyle, bo właśnie mam kolejny punkt mojego kazania, że to nie jest wszystko, ale to trzeci, jeszcze drugi. Zapominanie prowadzi nas do pychy. Czym jest pycha? Słuchajcie, 14 werset, popatrzcie. Serce Twoje nie stało się wyniosłe, abyś nie zapomniał Pana Boga Twego, który Cię wyprowadził z ziemi. Co robi pycha? Pycha wybiera z przeszłości to, co świadczy o tym, jaki ja jestem wielki i fajny. Pycha wybiera z przeszłości, aby pamiętać o tym, to, co świadczy o mojej fajności i o mojej wielkości. A zapomina o Bogu. Jeśli uda Ci się zrobić coś wielkiego, dzień po tym prawdopodobnie powiesz dzięki Bogu. Ale za 5 lat jak to zapamiętasz? Udało mi się, zwyciężyłem, wiesz, ciężko się do tego przygotowywałem. Jak będziesz o tym pamiętać? Jak o tym będziesz pamiętać? Powiem Wam tak, patrząc na Europę dzisiejszą, widzę, że Europa ogłupiała. Wczoraj mieliśmy wykład o tym, co dała reformacja Europie i Polsce. No, Polsce mniej, bardziej o Europie było. Powiem Wam tak, Europa ogłupiała. To może być trochę szersza perspektywa, ale to jest szaleństwo i ściąganie sobie na głowę przekleństwa, zapomnienie o tym, jak wiele Europa zawdzięcza Bogu. Jak wiele Europa zawdzięcza Bogu. Gdyby nie Bóg, to by Europy w ogóle nie było. To byśmy dalej latali po lasach. I dziki łowili. Albo zbierali jagody. Tak jest. To jest straszne, że ludzie zapominają o tym. Przecież mamy te świadectwa historii. Ale nie tylko to jest problem Europy, to może być również Twój osobisty problem, że zapominasz o Bogu i wybierasz tylko to, co świadczy o Tobie. Te ostatnie fragmenty. Jeśli zapomnisz Pana, Boga Twego i pójdziesz za innymi bogami, niechybnie zginiecie. Jeśli zapomnisz Pana, niechybnie zginiecie. Jest taki psalm 73, psalm, w którym psalmista się pyta, jak to jest, że się powodzi niegodziwym. Omal wiary nie stracił przez to pytanie, bo zaczął wątpić. Ale w pewnym momencie Bóg daje mu odpowiedź. Ta odpowiedź, on widzi, co się z tymi ludźmi dzieje. Zobaczcie, co on mówi w 18-19 wersecie. O tych ludziach, którym się wydaje, że nie trzeba pamiętać o Bogu. Nie trzeba. Mówi tak. Zaprawdę stawiasz ich na śliskim gruncie. Byliście ostatnio na śliskim gruncie? Jakimś? Co się dzieje na śliskim gruncie? Chwila zapomnienia i co? I bam. Dokładnie. Chwila zapomnienia i bam. Śliski grunt. Nikt z nas nie lubi śliskiego gruntu. Stawiasz ich na śliskim gruncie, mówi psalmista do Boga. O takich ludziach, którzy zapominają Pana. Stawiasz ich na śliskim gruncie, strącasz ich w zagładę. Oni idą i nagle koniec. Jakże nagle niszczeją, znikają, giną z przerażenia. Wiecie, mi się wydaje, że ci ludzie nie wiedzą, co się dzieje. Ci ludzie nie wiedzą, co się dzieje. Po prostu nie wiedzą dlaczego. Ale dlaczego nie wiedzą dlaczego? Dlatego, że zapomnieli o Bogu. Dlatego, że nie rozumieją świata. Dlatego, że nie rozumieją zasad, które tym światem działają. Chciałbym, żebym nigdy takim człowiekiem nie był. I chciałbym, żebyś Ty nigdy takim człowiekiem nie był, bądź nie była. Nie chciejmy takiej przyszłości. A więc podsumowując, pamiętajmy. Pamiętajmy, a nie zapominajmy o Bogu. Pamiętajmy, a nie zapominajmy o Bogu. Chciałbym teraz Ciebie zachęcić, tak jak tu jesteś, do tego, by praktycznie zastosować to kazanie. Aby praktycznie zastosować to kazanie. Na samym początku Was poprosiłem, abyście przypomnieli sobie szczególne Boże błogosławieństwa. Przynajmniej 3. Tak było? Chciałbym, żebyśmy teraz wszyscy powstańcie i zbudujmy swoją wiarę i wiarę wszystkich nas przez modlitwę dziękczynną. Przez naszą modlitwę dziękczynną za to, za co czujemy się szczególnie wdzięczni Panu Bogu. I chciałbym Was zachęcić do tego, żebyście nie byli ospali. Chciałbym Was zachęcić do tego, żebyście nie byli leniwi. Chciałbym Was zachęcić do tego, żebyście się nie wykręcali brakiem odwagi. Ale chciałbym Was zachęcić do tego, żebyście nawet w krótkich
modlitwach podziękowali Bogu. Żebyście ożywili swoje serce przez dziękczynienie. I żeby ta lekcja dla was była praktyczną lekcją, jak o Bogu pamiętać. Amen. Pomódlmy się.